Cześć, dzisiaj odpowiem na pytanie od Jakuba Chwiłkowskiego, który wysłał mi filmik z tym pytaniem i właśnie takie też filmy będę zbierał na maila, także proszę mi je wysyłać, jeżeli ktoś chce właśnie uzyskać odpowiedzi, mail będzie w opisie, ale to jest piotr.tomaszewski.93@gmail.com i tutaj leci właśnie pytanie. Obiecałem, że będzie jedno trudne pytanie, także wymyśliłem. Gdybyś mógł dać jedną, jedyną radę. Wiadomo, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale proszę Cię o jedną, jedną radę dla osoby, która zaczyna swoją działalność w mediach społecznościowych. Co to by była za rada? I ku zaskoczeniu jest tak naprawdę jedna prosta odpowiedź i tu nie ma zbytnio takiego zależy, bo oczywiście można to mówić o jakimś programowaniu, można mówić o wiecie, clickbaitach, hashtagach, o tym, żeby kierować do konkretnej grupy odbiorców. Jest wiele rzeczy, ale jest jedna wspólna rzecz, która jest tak naprawdę najważniejsza w budowaniu mediów społecznościowych, w budowaniu zasięgów, a jest to tworzenie, tworzenie treści. I tworzenie treści jest to najważniejsza rzecz, którą trzeba robić, bo co z tego, że nasze treści będą chwytliwe, że będą miały spore zasięgi, że będą poruszały na przykład tematy tabu albo tematy, które są często generalnie poruszane i będą miały przez to większy obieg, jak tych treści nie będzie albo będzie ich mało. Dlatego każdy twórca, zakładając Instagram, YouTube'a, Pinterest, LinkedIn, TikTok, cokolwiek tak naprawdę, najważniejsze jest robić treści, tych treści robić po prostu jak najwięcej. Dlatego, że mając jak najwięcej treści i tworząc jak najwięcej treści, mamy większą szansę, że trafimy do większej grupy odbiorców. Po prostu, bo w momencie, gdy rzucamy tak zwany makaron o ścianę, to w końcu jakaś kluska się przyklei. I to jest tak samo, że w momencie, gdy będziemy nagrywać czy tworzyć dużo materiałów, to po prostu któryś w końcu złapie i będzie miał na to większą szansę niż w momencie, gdy będziemy robić tych treści mało. Także ja dalej jestem zdania i zawsze będę zdania, że większa ilość jest ważniejsza niż jakość. Oczywiście ta jakość jest ważna, tylko że tej jakości nie jesteśmy w stanie nawet sami ocenić. Nieraz było tak, że wrzuciłem jakieś selfie zwykłe, które zrobiłem po prostu tak, żeby coś wrzucić na Instagram, albo nagrałem jakiś film na YouTubie, który wcale no, nie był jakiś za specjalny, tylko go zrobiłem po prostu, żeby coś wrzucić i się okazywało, że to miało dużo większy zasięg niż materiały, nad którymi na przykład pracowałem przez kilka czy kilkanaście godzin. Dlatego nie zastanawiajcie się, czy materiał, czy cokolwiek robicie jest dobre, bo o tym zdecyduje rynek, więc po prostu to róbcie i wrzucajcie. Także to jest właśnie taka moja rada, żeby robić jak najwięcej treści.